Od 17 kwietnia po Częstochowie jeździ specjalny ambulans, nazwany wymazobusem. Oznacza to, że osoby poddane kwarantannie domowej będą krócej czekały na pobranie próbek do testów na koronawirusa. Ambulans ze specjalnie przygotowaną ekipą pobiera wymazy w domach naszych mieszkanek i mieszkańców na podstawie list przygotowanych przez sanepid. Dzięki temu skracamy czas ich obaw o zdrowie własne i bliskich, a w przypadku negatywnego wyniku testu także czas przymusowej kwarantanny. Mogą szybciej wrócić do pracy oraz normalnego życia. Wspieramy w ten sposób mieszkańców i tych, którzy walczą z koronawirusem. Uzupełniamy działania instytucji rządowych, żeby walka z epidemią była bardziej skuteczna. To dodatkowy, ważny wkład miasta w tej walce, którą, mam nadzieję, już wkrótce wygramy. Żeby tak się stało, raz jeszcze apeluję. Dbajmy o siebie i innych. Nadal trzymając się zalecanych przez specjalistów zasad bezpieczeństwa, zarówno w domu, jak i zwłaszcza poza nim.